Siemanko, z tej strony Bartnik. Dzisiaj serdecznie zapraszam was na odcineczek z serii Risen 2: Dark Waters. Obecnie nie grałem tej gry, ani nie przechodziłem, ale słyszałem, że ta gra jest dużo podobna do Gotyki. Więc czemu nie? Nie zagram. Jak sprawdzałem, już zanim nagrałem i sprawdzałem, to jest polski dubbing, więc jest Chopinero, Belefit. Dobra, to let's go for new games. Mam nadzieję, że... Są na świecie istoty obdarzone specjalnymi mocami, decydujące o losach świata w imieniu bogów. Władcy tytanów byli pierwsi, władcy żywiołów. Z ich pomocą bogowie stworzyli świat. Władcy tytanów zwrócili się przeciw sobie i rozpoczęli wojnę, która spustoszyła ziemię. W Gotyce dwójce był bogowie, którzy zobaczyli, co stało się ze światem, zesłali władców tytanów w głębiny mórz i czeluści lądów. Tam mieli pozostać uwięzieni do końca świata. Przepowiednia głosi, że dzień, w którym staną się wolni, będzie początkiem epoki zagłady. Teraz przepowiednia się spełnia. Ostatni bastion ludzkości. Że co? Z całym szacunkiem, panie poruczniku. Jest pan pijany i hańbi pan mundur. Idź zawracać głowę komu innemu. Zaczynam lubić tą postać. Chce się z panem widzieć. Czeka na pana na szczycie wieży. Ignorancja ponad wszystko. A więc? Dobrze. Jak dam radę, to możliwe, że nawet spróbuję zrobić serię z tego, ale nie obiecuję. Nie teraz. Jak gra będzie miała zbyt ciekawą fabułkę, to chyba zamknę serię. Na razie się zaczyna, więc nie ma co mówić, żeby zamknąć. Nie lubię gier, kiedy są później fabuła taka nudna, że... Ej, ty szeregowy. Jak ty się odzywasz do szefa? Trochę szacunku. Jestem wyższego stopnia. Spotka się z komendantem Carlosem. Chce ze mną pomówić. Czeka na szczycie wieży. Ale jeśli mowa o interfejsie, to nawet spoko. Broń biała, broń palna, wytrzymałość, cwaniactwo. Wudu? Wartość bazowa. O, żyćko mamy strasznie mało, 100 HP. Złota to 500, niezły start, chwały 50. Zdolność broni białej określa bazową wartość twoich biegności, posługiwanie się bronią, sieczenia, bieganie. Aha, sekrety. O, mapa nie jest duża. Myślałem, że to trzeci Skyrim. Jednak nie. Małe wysepki, więc spoko jest. Dzienniczek, postacie, nauczyć broni, wszystkie misje. Na razie nie mamy misji, więc... Pomówmy z nim. Płynie jakiś statek. Taki sztorm? Nie o sztorm się martwię, ale o to, co ukrywa. Nie wiem, czym się zamartwiasz. Sztorm. Sztosik. Spójrz. Chyba owoce morza atakują. Co za siła destrukcji. I stateczka nie ma. Tak płyną. Musimy ratować rozbitków. Nie zaryzykuję utraty kolejnego statku. Ci, którzy przeżyli, muszą sami dostać się na brzeg. Idź na plażę i zbierz wszystkich, którzy zdołali dopłynąć do brzegu. Powiedzmy, że ignorant z tego komedianta Carlosa. Tu nic nie ma. 50 sztuk? Chodź tu. Czegoś ci trzeba? Sypnij no złotem, a wszystko załatwię. O jakich rzeczach mówimy? Broń, alkohol. Czego tylko potrzebuję. Zapłać mi, a powiem ci, gdzie to znaleźć. I możesz to sobie zabrać. Proste, co? Gdzie są te rzeczy? W magazynie portowym, o którym ci mówiłem. Najlepsze są zamknięte w skrzyniach, ale niepotrzebne rzeczy walają się dookoła. Chyba możesz tam pójść i sam się obsłużyć, nie? Chcesz, żebym ukradał własnych ludzi? Słuchajcie go! Widziałem cię i wiem, czego chcesz. To nie twoje miejsce. Nie jesteś jednym z nas. Szukasz przygód. To widać. I potrzebujesz odpowiedniego sprzętu, racja? Ja daję ci szansę na jego zdobycie. Nie jestem zainteresowany. Twój wybór, kolego. No, drogi kolego, chodź do tego. No i? Co powiedział komendant? Musimy dojść na plażę. Przepuść mnie. Powodzenia, stary. Większość zabili. Ale ty sobie poradzisz. To let's go. Idziemy po rozbitków. Coś wątpię, żeby przeżycie dostali. Już 20 chwały? Co za easy gear. Dobrze, że przybyliśmy wczoraj. Widziałeś Krakena? O to mi chodzi. To mogliśmy być my, biedne sukinsyny. A ty dokąd się wybierasz? Chcę uratować rozbitków. Nie na tym statku. Idź na plażę, jeśli chcesz uratować trochę niewującego drewna. No już, spadaj! Momencik, coś mi tu śmierdzi. Na plaży, czyli tutaj gdzieś, co nie? Skrzynia. Jak to mówiłam, wszystko się przyda. Jak to kurwa nikt ma? Nikogo nie ma. Jak się tu znalazłaś? Mnie też jest miło. Muszę dostarczyć wiadomość dla Inkwizycji. A ty pomożesz. Ja? No jasne. Musimy znaleźć Carlosa. Potem statek. Szybki statek. Szybki statek. Nie ma mowy. Ale istnieje broni na Krakena. Skąd wiesz? Mój ojciec jej szuka. Stalowobrody. Znalazłaś go? Jeszcze nie, ale wiem, gdzie szukać. Nie tak szybko. Czemu pirat miałby walczyć z Marą? W końcu Mara jest największym wrogiem Inkwizycji. Jej kraken zatapia nasze statki, a jej stwory atakują nasze osady. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Tak to leciało? To prawda, ale między piratami trwa wojna. Połowa stoi po stronie Mary. Mój ojciec jest dowódcą jej oponentów. Od dawna szuka sposobu na zabicie krakena. Teraz jest na Takarigui. Takarigui. Tam płynie Czarna Betty, przewożąc ludzi i pracowników do naszych kolonii na wyspie. Załatwię wam miejsca na pokładzie. Przemyślcie to i jutro porozmawiamy. Szykuj się! Jest tu coś? Nie ma. Na ramię broń! Staram się nauczyć tych mamincynków jakiejś dyscypliny. To chyba oczywiste. Ja pokażę im, jak się walczy. O, zatem bohater farangi ma własne metody, co? Może nasz bohater podzieli się swą mądrością? Lepiej naucz ich, jak walczyć. Dobry pomysł. Zgłaszasz się do pomocy? Jeśli chcesz. Daj znać, jak będziesz gotów. Ćwiczmy. Patrzcie uważnie. Na co czekasz? Co cię powstrzymuje? Do ataku! Ruchy! Nieźle. W końcu! Szykuj się! Powiedzmy, że to mnie wkurwiło, bo na przykład ta gra mi zrobiła taki typową rzecz. Co ja wiem o wytrychach? Sytuacja nie uległa zmianie. Jesteśmy tu bezpieczni, dopóki Urzegor i Ismael walczą ze sobą na północy. Ale w końcu jeden z nich wygra i wówczas przybędzie tu, do Kaldery. Do tego czasu ma nas tu nie być. A więc Wysoka Rada zatwierdziła plan ewakuacji? Jeszcze nie. Mamy dokładniej zbadać nowy świat, nim opuścimy Kalderę. Cholerni durnie! A co z Marą? Co z potworem, który zatapia nasze statki? Mamy nowe informacje. Podejrzewamy istnienie magicznej broni zdolnej zgładzić Krakena. Mój najlepszy człowiek bada tę sprawę. Jak jeden człowiek może pokonać tego potwora? To już moje zmartwienie. Ty masz doprowadzić mnie na Takariguę. To Twój najlepszy człowiek? Czy Wysoka Rada o tym wie? Nie. I nie musi wiedzieć. Niech długo podejmują decyzje. Musimy działać teraz. Rozumiem. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kiedy tu skończysz, spotkaj się z Sebastiano na statku. Czarna Betty dziś wypływa. Na Takarigui jest bastion Inkwizycji. Prześliźniesz się tam, udając jednego z robotników. Potem idź na drugą stronę wyspy i znajdź kryjówkę piratów. A kiedy będę z piratami? Zdobądź zaufanie Stalowobrodego i dowiedz się, co wie o broni do walki z Krakenem. Potrzebna nam ta broń, więc znajdź ją i przywieź tutaj. Mam to zrobić tak, by nikt nie dowiedział się, że jestem z Inkwizycją. Oczywiście. Wszelkie kontakty z nami muszą pozostać tajemnicą. Zwłaszcza jeśli napotkasz jakiś garnizon na Takarigui. Tylko Sebastiano będzie wiedział o twojej misji. Nie mów nikomu. Jeśli piraci zwęszą, że jesteś z Inkwizycją, zabiją cię. Nie mogę ufać nawet własnym ludziom? Mogą mieć kontakt z piratami. Nikt nie może wiedzieć. Przezorny zawsze ubezpieczony. Rozumiem. Skoro jest szansa, że ta broń istnieje, musimy spróbować ją znaleźć. Jest... I pamiętaj, od teraz nie jesteś już Od teraz nie jestem członkiem Inkwizycji, czyli... Mógłbym to zaakceptowalnie potwierdzić, że... Momentko. Czemu nie pogadasz z kumplami z Inkwizycji? Chyba już na jego propozycja nieaktualna. Co robisz? Zajmuję się listą płac. Muszę ją dokładnie sprawdzić. Dobrze obchodź się ze złotem, a ono będzie płynąć. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie rzucę tę robotę. Nie chcesz chyba powiedzieć, że wypłaty zostaną wstrzymane? Oczywiście, że nie. Chciałem tylko powiedzieć, że wkrótce mnie tu nie będzie. Co z moją zapłatą? Twoją? Nie dostaniesz złamanego grosza. Co? Słyszałem, co mówił komendant. Nie jesteś już po stronie Inkwizycji, to prawda? Dobrze znasz przepisy, prawda? Dlatego zostałem płatnikiem. Więc na pewno wiesz, że ktoś w mojej sytuacji i tak powinien dostać zapłatę. Zawsze mogę to wpisać w dodatkowe koszty. O to mi chodziło. W takim wypadku mogę zapłacić ci do 200 sztuk złota. Jeszcze mi zapłacić nie chcieli za służbę. To za zwyrolę. Prezentuj! Co nowego? Nic. Kolej. Statek. Kim jest? To jakiś pirat. Teraz ma bilet. Na ramię. Zobaczymy. Po co wy... Przydadzą mi się Mnie możesz powiedzieć. Spocznij. Uratuję was. Jak chcesz. Może i jesteś stuknięty, ale nie da się pogorszyć sprawy. Mam więc nadzieję, że masz... Na ramię broń! Czemu nie pogadasz z... Let's go for... boat. Idziemy na łódkę. Widziałeś? Wczoraj wieczorem trafiono kolejny statek, blisko... Byłem na wieży i przy... Naprawdę? Nie. Nieszczęśnicy. Może przy... Czasy... Może wybrał... Odejdź, proszę! No dalej! Wyłaź! Uuu... I see. Jakieś skoki. Czas stąd iść. Rozkaz czy nie, lądowanie tutaj było szaleństwem. Cały czas myślę. A co jeśli odpłyną bez nas? Myślisz, że mogą? Wiem tylko, że wolę paść ofiarą rozgniewanego Krakena, niż czekać tu na tytanów. Jeśli coś zginie, będę wiedział, że to ty. Statek jest gotowy. A ty? Jestem gotowy. Ciągnąć kotwicę! Postawić żagle! Sternik! Ustawić kurs na Takarigłę! To let's go, co nie? O nie. Płyniemy na taką... coś tam. Płyniemy na wyspę piratów, chyba. Albo piraci, którzy tam mieszkają. Zobaczymy, jak mam zdobyć tą świętą broń, która może pokonać Krakena. Dobra. Zanim ten statek zostanie. Wyglądasz niemal przekonująco. Inkwizycja znów cię wyrzuci, jeśli zobaczą cię w tym. Chodź, załoga wyszła. My też powinniśmy. Wątpię, żeby garnizon w Puerto Sacarico miał jakieś pojęcie o piratach. Ale może uda nam się zdobyć wskazówki do wytropienia ich kryjówki. Przygotujmy się do wyprawy. A, i jeszcze jedno. Następnym razem, kiedy powiesz kapitanowi, że może wyruszać, upewnij się, że jestem na statku. Nie mogę doczekać się, aż założę normalne ciuchy. Nie zrobisz tego. Wyrzuciłam je za burtę. Co takiego? Przecież sam nie chciałeś, żeby ktokolwiek wiedział, że należysz do Inkwizycji. Lubiłem to ubranie. To dziwnie pachnie. Co za wredna flądra. Wyrzuciła moje ciuchy. Posiadanie niewolników ułatwia życie. A, pozbyłeś się munduru. Dobrze, dobrze. Mówiłem chłopakom, że musiałem karnie cię zwolnić. Za nieodpowiednie zachowanie. To nie do końca bezpodstawne wyjaśnienie, patrząc na ciebie. Teraz już nikt nie powiąże cię z Inkwizycją. A no tak, miło dać mojemu staremu krzyżowi odpocząć. Wkrótce... Jaki piękny dzień. Proszę, proszę, kogóż my tu mamy? Zazwyczaj zaglądają tu tylko żołnierze i robotnicy, ludzie, którzy ciężko pracują. Ale ty wyglądasz mi na bumelanta. Czego szukasz w Puerto Sacarico? Szukam tu jakiejś pracy. Jeśli nie boisz się ciężko i uczciwie pracować, porozmawiaj z Pedrem. Jest na rynku. Pilnuje tych swoich skrzyń. Słuchaj no, dam ci dobrą radę. To bardzo porządny port. I chcemy, aby dalej tak było. W najgorszym wypadku możesz zawsze uprawiać trzcinę cukrową razem z niewolnikami. Ale jeśli zaleziesz mi za skórę, to wtrącę cię do wieży. Obecnie jest tam tylko jeden gość, więc na pewno znajdzie się miejsce dla jeszcze jednego przybłędy. A rozumiemy się? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? To ten brudny żul. Nawet wygląda jak żul. Wiesz, co zrobił? O, komendant... 26, 27, 29... Co? Zapomniałeś o 28. Mam własny system, nie mieszaj mi. Przepraszam, przeszkodziłem? Tak, ale w niczym ważnym. Upewniam się tylko, czy ci bogacze z Kaldery mają czym posłodzić herbatę. To nienormalne. Świat się wali. A my martwimy się o każdy grosz i o nasze zyski. Szukasz tu pracy? Chciałbym zarobić trochę złota. Zawsze znajdzie się tu jakaś praca. Co mam zrobić, żeby się do niej zgłosić? Pogadaj z Osoriem. On tu się zajmuje takimi sprawami. Znajdziesz go w kuchni, w małym domku przy placu. Muszę iść na drugą stronę wyspy. Niech mnie, odważny jesteś. Wokół biega wszelkiej maści szkaractwo. Dzikie zwierzęta, zbiegli niewolnicy, piraci. Ta, piraci. Na wschodzie jest ich cała masa. Skoro tam idziesz, musisz mieć dobry sprzęt. Muszę zdobyć jakieś ubranie. Zgłoś się do Cartera, to strażnik więzienny zwierzy. On zawsze ma to i owo na sprzedaż. Czy istnieje mapa tej wyspy? Spytaj Di Fuego, on może wiedzieć. Jest gubernatorem Puerto Sacarico. Nie porozmawiasz z nim, jeśli będziesz tak wyglądał. Włóż chociaż koszulę. Gdzie mógłbym kupić zapasy? Idź do Osoria, może on ci coś sprzeda. Wiesz coś o piratach? Nigdy wcześniej żadnego nie spotkałem, stary. Zapytaj Rockforta, on dużo o nich wie. Muszę już iść. W porządku. Na czym stanąłem? 29. Kontynuując, 29, 30, 31. Pański raport, poruczniku. Obawiam się, że tym razem dostawa jest nieco mniejsza. Mniejsza? Wynoś się stąd. Nie próbuj niczego innego. Kosuń się, pisto. Chyba zrobił coś okropnego tej swojej dziewczynie. Niech to szlak. Karmię całe towarzystwo. A co dostaję w zamian? Pieprzyć to, powiadam. Jest tu jakaś praca? Wreszcie ktoś zapytał. Chcesz zarobić 200 sztuk złota? Umiesz gotować? Umiem smażyć mięso. To znaczy potrafisz je przypalić, obracając narożnie. No cóż, przydasz mi się jako posłaniec, ale i tak będę potrzebował pomocy w kuchni. A twoja dziewczyna wygląda na taką, co zna się na kuchni. A ty wyglądasz jak stary dziwak, który prosi się o kopniaka w jaja. To chyba znaczy nie. Tak więc nie mam pracy. Dla obojga. Co do spraw kuchennych... Nie ma o czym gadać. Teraz jeszcze nie dam rady tego zrobić. Moglibyśmy zrobić użytek ze złota. My? Mam wykonać całą pracę, a ty weźmiesz za nią zapłatę, co? Mogę pomóc załatwić dostawy z miasta. O, a może wybierzesz dla mnie jakiś nowy strój właściwy dla innych usług, do których zechcesz mnie wynająć? Tylko przez jeden dzień. Więc zaoferowałeś moje usługi, ale swoich już nie? No cóż, ja jestem... a ty jesteś... Istnieje określenie na facetów takich jak ty. I nie jest to kapitan. Dobra dziewczynka. Powiedz to jeszcze raz, a stracisz drugie oko. Jak dowiemy się, gdzie Stalowobrody zakopał swój skarb? Bardzo łatwo. W ten sam sposób, w jaki skłania się innych do mówienia. Nie tak. Chodziło mi o rum. Po którymś kieliszku wyśpiewa nam, gdzie go ukrył. Co za świn... A, chodź. Co do tej pracy... O! Zmieniłeś zdanie? Jeszcze nie. Dlaczego wciąż rozmawiamy? Masz jakiś prowiant na sprzedaż? A czego potrzebujesz? Potrzebuję zapasów. Aha, jedna sztuka kosztuje 25 golda. A, chodźmy. Chodźmy wreszcie coś zjeść. Mniejsza? O ile? Kilku skrzyń brakuje. Jak to brakuje? Piraci musieli wkraść się w nocy do magazynu. Ale nocą stoją tam strażnicy, prawda? Co ma znaczyć to? Sprawdźmy tutaj. Pewnie chcesz porozmawiać z więźniem? Słyszałem, że sprzedajesz ubrania. Tak? Kto tak powiedział? Pedro coś wspominał. Rozejrzyj się. Wyglądasz, jakbyś potrzebował czegoś świeższego. Co tu robi ten więzień? Wysłaliśmy go na pola z molukasami. Ale Riley stwierdził, że będzie sprawiał kłopoty. Więc przez parę dni będzie się dusił w wieży. Pokaż, co potrafisz. Ten drań zwinął wszystkie moje rzeczy. Masz na sobie moją koszulę. Sprzedał już moją czerwoną chustkę. Widziałem swoje buty przed łóżkiem jakiegoś pacana w koszarach, a mój kolczyk z czarną perłą zatrzymał dla siebie. Widać nie tylko ja mam pecha, co? Kolesie z Inkwizycji cię wyrzucili. Twoja lojalność wobec nich była chuja warta, co? Mamy z Inkwizycją sprzeczne interesy. Czyli ciebie też wyrzucili? Mniej więcej. Jesteś więc jednym z nas, bracie. Co teraz zrobisz? Nie wiem. Dołączyć do piratów? Piraci, tak? Dam ci pewną radę. Wśród piratów jest ktoś, kto może dać ci wytrych. Zdobądź go i przynieś tutaj, a pokażę ci, jak go używać. Dobrze. Udaj się do kryjówki piratów i znajdź kowala o nazwisku Stone. Jest mi winien przysługę, więc da ci go za darmo, jeśli dowie się, że to ja cię przysłałem. Jak mam to udowodnić? Zanieś mu coś mojego. Moją chustkę. Albo czarną perłę. Skąd wezmę perłę? Wiesz, jak okradać ludzi? W porządku. Wiem wszystko o tym fachu. Skąd wezmę chustkę? Carter sprzedał ją strażnikowi Rayleighowi. Ten lizus nosi ją bez przerwy. Wyzwij go na pojedynek, wtedy strażnicy się nie wtrącą. Twoje buty są w barakach? Spokojnie, ci dranie idą spać w nocy jak wszyscy. Wśliźnij się i je zabierz. Łatwizna. Mogę cię nauczyć, jeśli chcesz. Można tam zwędzić jeszcze więcej. Skąd wezmę perłę? Wiesz, jak okradać ludzi? W porządku. Możesz... Za złot? Ożysz, kurna. To kiepski pop. Możemy dokończyć... Muszę już lecieć. Zaczekaj! Nie napiłbyś się ze mną grogu? Te dranie każą mi pracować o suchym pysku. Na zdrowie. Jesteś zbawcą. Nie ślizguj się w nocy do baraku. Dobra. Strażnicy byli gdzie indziej, ser. Jeszcze... Bzdura. Jakiś problem? Można, to chodzi o Di Fuego. To cywil, ale to jego. Musisz słuchać jego rozkazu? Jako dowódca... Spójrz tylko. Mam teraz tak... A teraz jeszcze oczekuję. No nauczysz? Zacznij. Zgadza. Dalej. Ruchy. Dalej. Nie tańcz, tylko walcz. Kurde. Nie tańcz, tylko walcz. Bierz się do roboty. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Demet. Hak. Strażnicy byli gdzie indziej, ser. Dobra, co robili? Nie win posłańca, ser. Dobra, więc kogo mam winić, poruczniku? Koniec. To wina Di Fuego. Kazał mi zmniejszyć liczbę strażników. Wiem, co mamy zdobyć. Jakie questy wykonać. Mamy zdobyć tą broń, żeby pokonać Krakena. I musimy udać się do piratów i podnieść się powstać. Podnieść się tam, udawać pirata i zdobyć tą broń i inne takie. Dobra, zapiszę gierkę. Uważam, komendancie. Dobra. Pytałem cię o zdanie! Spocznij! Na razie.